W niedzielę palmową na myślenickim rynku powiało wiosennym klimatem, ale też zapachniało smakami świąt wielkanocnych. Po dwuletniej pandemicznej przerwie na płytę rynku powrócił wielkanocny konkurs palm. Bardzo serdecznie Państwa witam na myślenickim rynku. Cieszę się, że po dwóch latach wracamy do tej naszej pięknej wielkanocnej tradycji, do naszego konkursu palm wielkanocnych. Palmy oceniane były w trzech kategoriach. Palma tradycyjna, oryginalna i palma najwyższa. W tej ostatniej kategorii zwyciężyła 17-metrowa palma wykonana przez rodzinę z Bożenty. Ta córka Agnieszka zmotywowała wszystkich. I poszła do ojca i tak zmotywowała ojca, że jak się nakręcił, tak wszyscy wzięli udział, bo zawsze wszyscy robimy razem. Każdy tam jeden kwiatki, drugi wstążki, trzeci ten. Prócz konkursowych emocji w tym roku można było także zaspokoić swoje kubki smakowe dzięki kiermaszowi z potrawami kół gospodyń z gminy Myślenice oraz przysmakami przygotowanymi przez kobiety z Ukrainy, które uciekając przed wojną znalazły schronienie w gminie Myślenice. Борщ український з помпушками і пироги з джемом і смаком. Було również rękodzieło, а також музика на живо в виконанні оркестри Дентей ОСП Głogoczów. Ja w ogóle z Krakowa specjalnie przyjechałam. Jak widać, jestem obładowana. Popróbowałam lokalnych specjałów i myślę, że to super inicjatywa i dobrze, że wróciło. Słońce zaświeciło nad myślenickim rynkiem. Cieszymy się, pogoda dopisała. Także degustujemy, korzystamy z smaków, próbujemy wszystiego, co się da. Tutaj dobre, super. U was duże dobri ludzie. Super. Дуже цікаво, дуже всі такі енергійні, позитивні люди, дуже супер. Добре, дуже гарно і у нас дуже добрі люди. Да, дуже красиві будівлі. Ну, добре. Ця пальма символізує те, що Польща стала другим домом для українців. Дякуємо Польщі за те, що гостинно прийняли нас. Pierwsza pomoc przedmedyczna, zasady posługiwania się maską przeciwgazową, przyjmowanie postaw strzeleckich czy strzelanie sportowe to tylko niektóre z elementów, które zostały przygotowane na pierwsze z cyklu szkolenie obronne dla mieszkańców miasta i gminy Myślenice. Szkolenie odbyło się w i przy myślenickiej strzelnicy, gdzie pomimo niesprzyjającej aury chętnych do poznania podstawowych zasad obronności nie brakowało. Gmina Myślenice ma świetną infrastrukturę i szkoda by było nie wykorzystać tej infrastruktury. Również rozmawiając z wieloma mieszkańcami podkreślali, że fajnie by było, gdyby takie szkolenia tutaj na terenie gminy się odbywały. W związku z tym oczywiście została podjęta decyzja, że również w tym zakresie gmina włącza się, podnosząc świadomość obronną, ale nie tylko. Również integracji społeczeństwa lokalnego, jak również poznanie różnych, że tak powiem, elementów obronnych. W obecnych czasach wydaje nam się, że jest to ważny element, mając na uwadze świadomość i niestety tych demonów, które są za wschodnią naszą granicą. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Juliusza Słowackiego w Myślenicach we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną zorganizowała wernisaż wystawy pod nazwą Niesamowite książki wyjątkowych uczniów kreatywnej nauczycielki. Niezwykłe, przestrzenne książki przygotowali uczniowie klas 4 i 5 pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Moniki Wójtowicz. Autorką tej maleńkiej książeczki jest Róża Bonaszek. Róża, zapraszam Cię tutaj do siebie. W czasie wernisażu w bibliotece zostały zaprezentowane książki przygotowane przez uczniów właśnie w ramach akcji Bostońskie Czytanie. Książki były przygotowane indywidualnie, ale także każda z klas stworzyła swoją wyjątkową książkę. Polegało to na tym, że każdy uczeń napisał opowiadanie związane z życiem klasy, związane z językiem polskim, albo tak jak w przypadku klasy 5 związane z mitologią. I te wszystkie opowiadania stworzyły nam książkę. Dodatkowo każdy z uczniów ozdobił stronę według swojego upodobania. Jeżeli chodzi o wystawę w bibliotece Niesamowite Książki, jest to dopiero pierwsza taka akcja. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku i za dwa lata będzie kontynuacja, ponieważ literatura składa się z trzech rodzajów literackich. W tym roku wystartowaliśmy z epiką, planujemy na przyszły rok lirykę, a później dramat. Także naprawdę bardzo liczymy na owocną współpracę z biblioteką. Ja bardzo liczę na kreatywność moich uczniów, no i na to, że to jest dopiero początek wielkiej, wspaniałej przygody. Dziękuję bardzo.
Włochy, Turcja, Bułgaria, Słowenia. To właśnie w tych państwach myślenicy seniorzy będą mogli korzystać z różnorodnych zniżek w ramach Europejskiej Karty Seniora. W Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu odbyło się oficjalne zainaugurowanie Europejskiej Karty Seniora, która jest oferowana przez Stowarzyszenie Manko. Miasto i Gmina Myślenice jest partnerem stowarzyszenia i projektu Gmina Przyjazna Seniorom, dzięki czemu seniorzy mogą korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora, a od czwartku, 7 kwietnia mogą starać się o te z zagranicznym zasięgiem. Dzisiaj Myślenice jako pierwsze miasto w Polsce przystępują do programu Europejska Karta Seniora. Myślenicy seniorzy otrzymają tą kartę i ona będzie działać w Polsce, ale także za granicą. I z każdym dniem do programu w naszych państwach partnerskich, w tym momencie są to Turcja, Bułgaria, Włochy i Słowenia, przystępują nowe firmy. Podobnie jak Ogólnopolska Karta Seniora, Europejska Karta Seniora daje zniżki, czyli jej posiadacz otrzymuje wiedzę, gdzie dowiedzieć się, jakie firmy w Polsce, jakie firmy za granicą honorują tą kartę, okazuje tą kartę i otrzymuje zniżkę. Myślenickim seniorom, zarówno tym z klubu Senioro, jak i z dziennego domu Senior Plus, wigoru nie brakuje, o czym można się było przekonać podczas wspólnego wiosennego spotkania w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu. Był kabaret, śpiew i dużo, dużo śmiechu. Jak przygotować się do teleporady? Umyć włosy, zrobić fryzurę, pomalować się usta, brwi, rzęsy, upudrować nos i policzki. Miasto i Gmina Myślenice przeznaczy w tym roku 1 000 000 zł na wymianę tzw. kopciuchów. Zgodnie z małopolską uchwałą antysmogową do końca 2022 roku należy dokonać wymiany kotłów bezklasowych, czyli takich, które nie spełniają żadnych norm ekologicznych. Wzorem roku ubiegłego Gmina Myślenice uruchomiła myślenicki program wymiany pieców, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie. Mieszkaniec może dostać dofinansowanie na pompę ciepła, kocioł gazowy lub też na kocioł na biomasę typu pelet lub zgazowujący drewno klasy ekoprojekt. Ważne jest to, że kwota dofinansowania może być łączona z programem Czystym Powietrzem, jak również z ulgą termomodernizacyjną. Kwoty, jakie proponujemy w ramach myślenickiego programu wymiany piecy, to jest 80% wartości dofinansowania, lecz nie więcej niż 6 tysięcy do istniejącego źródła ogrzewania, do tego wymienianego źródła ogrzewania. Druga skala to jest też 80%, lecz nie więcej niż 8 tysięcy, tam gdzie nie było takiego źródła ogrzewania. Najczęściej są to domy, gdzie były piece kaflowe. Ponadto już w tym roku chcemy ogłosić ten nabór od 20 kwietnia do 25 kwietnia. Wnioski będziemy przyjmować tutaj w siedzibie urzędu, od pokoju numer 2 w pokoju ekodoradców, wejście bezpośrednio od rynku. W pierwszym dniu naboru będziemy przyjmować wnioski w godzinach od 8 do 17, w drugim dniu od 8 do 15, w piątek od 8 do 14. A w ostatnim dniu naboru od 8 do 17. Ja przede wszystkim zachęcam tych mieszkańców, którzy jeszcze w swoich domach właśnie posiadają te pozaklasowe źródła ogrzewania, źródła ciepła, tak aby oni skorzystali z tej szansy, jaką dajemy jako samorząd gminy Myślenice. Ponad 300 zawodników z 19 klubów z całej Polski, a także z Czech, uczestniczyło w pierwszym turnieju ICO Beskidy Cup zorganizowanym przez Myślenicką Akademię Karate Bijako. Hala sportowa na Myślenickim Zarabiu wypełniła się po brzegi zarówno karatekami, jak i tymi, którzy tłumnie przyszli im kibicować. Zdrowa sportowa rywalizacja unosiła się w powietrzu, a na uczestników czekały sowite nagrody. Zawodnicy Myślenickiej Akademii Karate zdobyli podczas turnieju 87 pucharów. 22 razy stanęli na pierwszym stopniu, 22 razy na drugim i 43 razy na trzecim stopniu podium. Karate staje się coraz bardziej popularne ze względu na to, że treningi są przeznaczone dla osób w każdym wieku. Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Myślenice,
szanowni goście z Ukrainy. Niech zmartwychwstanie Pańskie umocni naszą wiarę, podniesie na duchu i wleje w nasze serca radość. Życzę na czas świąt Wielkiej Nocy dużo miłości i pokoju. Wesołego Alleluja!